Witam serdecznie późną wieczorową porą. Już nawet nie późno wieczorową, a nocną. Od 5 dni już mamy nowy dzień. Późna godzina, ale na działania wędliniarskie zawsze jest czas. Powód leży przede mną. To są piersi kacze. O tej porze się za nie wziąłem, dlatego że wcześniej robiłem z piersi coś bardziej szlachetnego, ale trochę ich za dużo nabyłem. Na za dużo trochę mi zostało i muszę coś z nimi zrobić. Wędlina, taka na przykład szynkowarowa, to jest właśnie odsunięcie spożycia w czasie, bo to, co wykonałem wcześniej, to jest właśnie na jutro i na pojutrze, ewentualnie na 2 dni, a to odsunąć chcę w czasie i przerobienie tych piersi na wędlinkę szynkowara takie coś mi umożliwi. Bo po pierwsze, 2-3 doby będzie to się peklowało w mieszaninie soli zwykłej, soli peklującej, tylko i wyłącznie bez żadnej przypraw na razie. A potem zapakowane będzie do szynkowara, parzone i to znowu kolejne, tam będą 2 dni odsunięcia. No i potem jeszcze w szynkowarze też kilka dni przebywać może, zanim ja to otworzę. W związku z tym nie muszę tego mrozić, mogę świeże mięsko zachować. A przy okazji, bo nie robiłem jeszcze z piersi kaczej wędliny z szynkowara, więc trzeba zdobyć doświadczenie i zrobić. Można robić z całych piersi, jest to trochę ryzykowne. Na pewno by je trzeba było zmiękczyć, czyli stłuc na przykład tłuczkiem i bardzo dokładnie poskładać w szynkowarze, może nawet włożyć do siatki, ale takie duże kawałki mięsa mają dużą łatwość rozpadania się podczas krojenia, więc ja zrobię z tego kostkę, taką 1, 2, 3 cm nierówną. Na taką kostkę to pokroję, przyprawię solą, wymieszam, złożę do lodówki, tak jak powiedziałem, na 2 doby minimum, do 3, a dopiero potem powiem, co z tym będę robił dalej. Nadszedł czas na dalsze działania. Mięsiwko wyjęte z lodówki. Pora je przełożyć. Porządnie ubiłem, więc po dobroci nie wyjdzie. O. Dobrze, teraz tak. Tu mam przygotowane przyprawy. O, coś mi tu jeszcze zostało. Sól tu już jest. A tutaj mam łyżeczkę granulowanego mielonego czosnku, łyżeczkę majeranku i pół łyżeczki pieprzu. Dodaję. Wymieszam. Po wymieszaniu napełnię szynkowar i przygotuję warnik, nagrzeję wodę, żeby rozpocząć parzenie. Czas parzenia standardowo dla szynkowara 1,5 kg to jest około 2 godziny. Tu będzie dłużej. Będzie, jeszcze sprawdzę sobie twardość, bo może być troszeczkę za twardo, ale myślę, że 2,5 godziny i po tym czasie pozostawię to jeszcze w gorącej wodzie na kolejne pół godziny, niech powolutku już razem z wodą stygnie. Dopiero potem to wyjmę, także łącznie około 3 godzin będzie przebywał szynkowar w gorącej wodzie, przy czym wodę będę się starał utrzymać w granicach tak 78-80 stopni. To tak nie do końca się na warniku może udać, ale spróbuję gdzieś raczej 80 albo delikatnie poniżej, niż tam jechać wyżej do 85. Działamy.
godziny jeszcze wczesne, za oknami słotno, ale ja sobie humor mogę poprawić, próbując to, co mam w szynkowarze. Najwyższy czas. Nie pierwsze to co prawda śniadanie, a drugie, ale ochotę mam na to wielką. O, już pachnie. Jeszcze nie wyjąłem. O, teraz dopiero. Piękna galaretka. Sporo jej tu w woreczku nie zmarnuję. Odłożę, potem ją wydobędę. Będzie jak znalazł do położenia na chlebek. A teraz jak to wygląda w środku. O. Widać? Ślicznie, no cudownie. Pachnie tak, że no, nie zdzierżę. Mięciutko. Delikatnie się kroi. Coś pięknego, naprawdę. I jeszcze w tej otoczce galaretki. No tylko paluszki oblizać, ale to za chwilę. Na razie pokroję jeszcze parę pasterków do zdjęcia. Bardzo fajne. Tej wielkości kostka pozwala utrzymać to w całości. Jest to sklejone. Im większe kawałki, tym trudniej jest o tą spójność. Ale w tej formie wygląda pięknie. Smakuje naprawdę cudownie, a pachnie także. Tak jak powiedziałem, nie pierwszy poranny głód, bo drugie śniadanie, ale powstrzymać się nie mogą. Pięknie wygląda, prawda? Ja przegryzam ostatni kawałek. Zaraz sobie to na chlebek położę, a Was zapraszam na kolejne odcinki. Zapraszam do subskrybowania kanału oraz do kliknięcia w ten dzwoneczek, który tam znajdziecie pod filmem, żeby otrzymywać powiadomienia o kolejnych odcinkach. Kaczyna jest super, szynkowara również bardzo, bardzo dobra. Warto spróbować. Na razie. Na koniec zapraszam wszystkich do mojego sklepu, w którym znajdziecie takie rzeczy jak wędzarnie, jak szynkowary, jak sprzęt dla winiarzy, sprzęt i surowce dla piwowarów, wiele innych tematycznych rzeczy dla pasjonatów wyrobów domowych oraz tematyczne koszulki. Co ważne, żadna z nich nie jest produkowana w ilości większej niż 300 sztuk, więc to są unikaty. Zapraszam serdecznie.